chciałbym, żebyśmy przestudiowali sobie pewien temat związany właśnie z badaniem Biblii i przestudiowaniem jej. A myślę, że wiemy, że chciałbym, żebyśmy w pewien sposób bazowali nasze studium na fragmencie, który jest w Księdze Objawienia. Jest to rozdział 14. Myślę, że bardzo, bardzo dobrze znany, niektórym znam fragment, czy też fragmenty, mówiące o przesłaniu. Jest rozdział 14 i werset, przeczytam 6 i 7. Może nawet więcej przeczytam, żebyśmy mieli spojrzenie na całość. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. A za nim szedł inny anioł i mówił, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił, jeśli ktoś odda pokłon Bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Dłuższy fragment. Ale przede wszystkim on mówi o czym? Że co ma pójść na cały świat? Biblia. Tak naprawdę Biblia. Że Biblia nas przed czymś przestrzega, przed czymś, co ma znaczenie wieczne, byśmy powiedzieli. Albo staniemy po stronie Bożej, albo staniemy po stronie przeciwnika. Ale może na początek skupimy się na tych pierwszych dwóch wersetach z tego przesłania tych aniołów. W pewnym fragmencie, który był czytany wcześniej z Rzymian, mieliśmy powiedziane, że grzech jest związany z czym? Ktoś pamięta? Ze śmiercią. Jest to nierozłączne niejako. Grzech i śmierć są razem. Ale ten anioł, który leci, trzyma tą Ewangelię wieczną, również jest powiązany z pytaniem, czym w takim bądź razie jest po pierwsze ta Ewangelia wieczna? Może z życiem. Ale jeżeli jest powiązane z życiem, to jaka musi być alternatywa? Musi być śmierć. Gdzie po raz pierwszy mamy zestawione życie i śmierć? W Biblii, oczywiście. Nie? Wcześniej. W raju. Kiedy Pan Bóg powiedział, że... No, że umrzecie. Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju na drugim rozdziale i przeczytamy werset 17. Księga Rodzaju, drugi rozdział i werset 17. Bóg w tym fragmencie mówi, że jeżeli coś zrobimy, to coś się wydarzy. I mówi takie słowa. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno co? Umrzesz. I ciekawostka, której nie widać w tekście. Tam jest użyte takie wyrażenie, że umrzesz na śmierć. Pytanie, czy oni umarli na śmierć? Jedni mówią często, że nie, inni mówią często, że tak. Jedni mówią, że no tak, umarli na zasadzie, że Adam żył 900 lat ponad i umarł. Umarł? No umarł. A inni mówią, że jest druga odpowiedź na to pytanie. Ja osobiście uważam, że bardziej prawdopodobna jest ta druga. Pozwólcie, że przeczytamy jeszcze jeden tekst z pierwszego listu Piotra. Piotr, pisząc w swoim liście, dotknął dokładnie tego tematu.
Znaczy wiecznej Ewangelii. Kiedy Ewangelia się pojawiła? Jest to pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i werset przeczytamy od 18 do 20. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców. Kto nam przekazuje marne postępowanie? Genealogia, byśmy powiedzieli nasza, czy też geny. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na nas. W jaki sposób znajdujemy ratunek? Tak, a on kiedy został przeznaczony albo wyznaczony do tego zadania? Dokładnie. Przed założeniem świata. Co nam to mówi o Bogu i o wiecznej Ewangelii? Ponieważ to jest myśl, którą mamy z tyłu w głowie. Wieczna Ewangelia. Czy to jest wieczna Ewangelia? No musi być. Jeżeli przed założeniem świata, to chyba nie ma nic bardziej wiecznego. A więc zobaczcie, że kwestia, sedno przesłania tego pierwszego anioła, o którym czytamy w Ewangelii, jest podtrzymanie niejako tego kaganka. Wiecie, co robią co robi się przed olimpiadą? Znicz. Ale ten znicz podróżuje. I często widać w telewizji, że on podróżuje z różnych krajów. I oni, kiedy dobiegają, no teraz robią to takimi specjalnymi zniczami, które się trudno gaszą, ale kiedyś robili to innymi i wyobrażam sobie, że łatwiej było o przypadkowe zgaszenie takiego znicza. Z Ewangelią jest podobnie. Tylko Bóg dba też o ten znicz, także on nigdy nie zgaśnie i nigdy nie zgasł. Ale ten anioł nam przekazuje pewną informację, że tutaj w szczególny sposób ten znicz, powiedzmy, rozjaśnieje w czasach końca, zaraz przed przyjściem Chrystusa. I kiedy myślimy o Jezusie, o ofierze, którą złożył, jako Ewangelii wiecznej, to dodatkowo dodaje jeszcze takiego ciekawego elementu. Ale wróćmy na chwilę do Księgi Rodzaju. Ponieważ kiedy człowiek wybrał grzech, to powinno co się z nim stać? Umrzeć. Powinien umrzeć na śmierć, możemy nawet dodać. To znaczy ta śmierć powinna mieć aspekt wieczny, nieodwracalny. Ale z Ewangelii również wiemy, że Jezus ten nieodwracalny element unicestwi również. Oczywiście tylko w przypadku tych osób, którzy wybiorą wieczną Ewangelię, czyli uwierzą, że Jezus jest barankiem, który może ich odkupić. I zobaczcie, że kiedy czytamy Księgę Rodzaju w rozdziale 3 i w wersecie 7, w chwili, w której oni zgrzeszyli, zapisane są tutaj takie słowa: i otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są jacy? Nadzy i spletli liście figowe i zrobili sobie przepaski. Jest wieczne pytanie teologów, jak to było na początku, czy oni byli nadzy, czy nie byli nadzy. Mam do was takie logiczne pytanie, bo zakładam, że wszyscy Biblię studiujemy. Czy znajdujecie gdzieś obraz Jezusa, Boga, aniołów, nagich? Nie bardzo. I oczywiście w skrócie dla chętnych, w psalmie 104 też jest ciekawy werset, który mówi w pierwszych dwóch wersetach, który mówi, że nawet Bóg jest odziany w światłość. Więc element odziania jest niejako widoczny. Ale Księga Rodzaju próbuje nam pokazać dodatkowy element związany z nagością. Ponieważ człowiek tutaj próbuje się ubrać w coś, co znalazł po drodze, byśmy powiedzieli, te liście. Jednak kiedy Pan Bóg go spotyka w wersecie 10, kolejnym, w tym samym rozdziale, to on dalej twierdzi, że jest nagi. Czy on jest fizycznie nagi? Przecież jest ubrany w liście figowe, ale twierdzi, że jest nagi. Dojdziemy do tego motywu za chwilkę. W 15 wersecie są zapisane kolejne ciekawe słowa, które są skierowane do węża.
I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Czy ktoś pamięta, o czym tutaj jest mowa? Jest obietnica Chrystusa, ale w pewien sposób też jest obietnica tego pełnego zwycięstwa nad nieprzyjacielem, który ciągle chodzi jak ten lew i czyha, gdzie by znaleźć miejsce, które jest w jakiś sposób niezabezpieczone, aby zaatakować. Tak jak się, tam, gdzie się nie zorientujemy. Ale Bóg daje rozwiązanie tej nagości jeszcze, bo ta nagość jest najważniejszym elementem w kontekście Ewangelii. Ponieważ w 21 wersecie czytamy znów słowa, które przez analogię musimy połączyć z nagością. Pamiętamy, człowiek zjadł, zauważył, że jest nagi, albo możemy powiedzieć dodatkowo, że to, co go zasłaniało, zostało z niego zdjęte. Człowiek orientuje się, widzi, że jest nagim, przyodziewa się liśćmi, kiedy spotyka Boga i jest zestawiony z prawdziwą świętością, jaka jest reakcja? Jestem nagi. To ubranie nie działa. Ono w żaden sposób nie zasłania mnie tak, jak było to przedtem. I Pan Bóg dopiero przychodzi do Adama w 21 wersecie i jest napisane, że i Pan Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. W jaki sposób? W co ich przyodział? W skóry. I to słowo skóry odnosi się tylko i wyłącznie do skóry zwierząt. Nie ma żadnej innej skóry, która byłaby z tym słowem w języku hebrajskim połączona. Więc tam musiało zwierzę umrzeć za kogo? Za człowieka. A więc co nam to mówi o Ewangelii Wiecznej i tym fragmencie z listu Piotra? Że symbol umiera za człowieka, ale prawdziwość tego wydarzy się dopiero na krzyżu Golgoty. A więc Jezus mówi, ja umrę, ale możemy to potraktować w tym momencie, tak jak kiedyś się kupowało na kreskę w sklepie. Ja ci zapłacę, ale za 2000 lat. Przepraszam, za 4, licząc od tamtego wydarzenia. Bo wiemy, że około 4000 lat minęło od tamtych wydarzeń, kiedy Jezus przychodzi na świat. A więc spójrzcie, że Ewangelia Wieczna, o której jest mowa, w tym przesłaniu tego anioła, która ma rozbrzmieć przed przyjściem Jezusa, nie jest nową Ewangelią. Nie jest czymś nowym, odkrytym, tylko jest czymś, co zawsze było ogłoszone przez Pana Boga i przez ludzi Mu wiernych, ale w szczególny sposób ma rozbrzmieć kiedy? Przed Jego przyjściem. Przed Jego przyjściem ma rozbrzmieć. Spójrzmy jeszcze na tą ofiarę, ponieważ wiemy, że to jest pewien obraz i symbol, który wskazuje na lepszą i pełną rzeczywistość w Chrystusie. Wiemy, że była tam ofiara, ale wiemy też, że tą ofiarę musiał ktoś ofiarować. Kto zajmował się ofiarami w Starym Testamencie? Bo przychodził człowiek, ale ktoś się zajmował, kapłan. Spójrzmy na pewien fragment z Księgi Kapłańskiej. Jest to trzecia Księga Mojżeszowa, dla tych, którzy mają Biblię Warszawską. Jest to 21 rozdział tejże księgi, który nam mówi o kapłanie. Ponieważ kapłani mieli musieli spełnić pewne kryteria, aby w ogóle zostać kapłanami. Nie było to tylko bycie z rodu Arona. Były też dodatkowe elementy. Jest to 21 rozdział i werset od 17 do 21. Powiedz Aronowi te słowa. Ktokolwiek z twego potomstwa w ich pokoleniach miał jakąś wadę, niech nie zbliża się, aby składać w ofierze chleb swego Boga. Żaden mężczyzna, który ma jakąkolwiek wadę, nie zbliży się ani niewidomy, ani chromy, ani mający płaski nos, ani nieproporcjonalnie zbudowany, ani ten, który ma złamaną nogę lub rękę, ani garbaty, ani jest z bielmem na oku, ani chory na świeżb, ani pokryty liszajem, ani eunuch.
co Bóg nam tutaj przekazuje? Jaki ma być w takim bądź razie ten kapłan? Doskonały, byśmy powiedzieli, bez zmazy. I dzisiaj ktoś powie, no jakie to jest niesprawiedliwe. No bo jak to, prawda? Przecież to osoba niepełnosprawna. Bóg nie mówi, że ona jest gorsza i ona nie może być zbawiona, ani nic w tym sensie. Ale kapłan reprezentował albo był symbolem, który miał być wypełniony w Chrystusie. A Chrystus nie miał bielma na oku, nie miał jednej ręki krótszej, innej dłuższej, nie był niedoskonały, był doskonały. Był taki, jaki powinien być. Ale pytanie, co jest z ofiarą? Czy ofiara też może być taka, wiecie, kulawa? I kolejny rozdział, 22, mówi nam o ofierze. To jest ta sama księga, 22 rozdział i od wersetu 20 do 22. Nie będziecie ofiarować niczego, co ma wadę, bo nie zostanie przyjęte od was. Jeśli ktoś składa panu ofiarę pojednawczą, wypełniając ślub lub jako dobrowolny dar z bydła albo z trzody, musi to być bez wady, aby zostało przyjęte. Nie będzie na nim żadnej zmazy. Nie będziecie ofiarować panu zwierzęcia ślepego, kulawego, okaleczonego, owrzodzonego, chorego na śwież, pokrytego liszajami. Nie będziecie też składać go panu na ołtarz jako ofiary spalanej. Co Pan Bóg próbuje przekazać? Oczywiście tak, że rzeczy, które są gorsze, czyli tańsze, są złe, ale przede wszystkim one wskazują nam na doskonałą ofiarę. Kogo? Jezusa. A więc zobaczcie, że ten system, ta Ewangelia wieczna wskazuje nam od samego początku do samego końca, że Jezus jest doskonały. Do samego końca mam na myśli do momentu, w którym Jezus składa ofiarę, ponieważ wtedy nie ma sensu składać ofiary ze zwierząt, bydła, ponieważ one wskazywały na Niego. Dlatego my dzisiaj jako chrześcijanie nie składamy tych ofiar. Ale w Księdze Hebrajczyków, gdzie jest dużo mowy odnośnie tego systemu ofiarniczego, Paweł nam tłumaczy pewne kwestie, które są związane z ofiarami, abyśmy dzisiaj mieli pewność, że faktycznie to przedstawiało Chrystusa. I w 10 rozdziale, w wersecie 4, list do Hebrajczyków, 10 rozdział i werset 4, pisze on takie słowa. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Czyli po co składali ofiary? Dlaczego? Bo była zapowiedzią, bo była symbolem, który jest wypełniony w kontekście Chrystusa, który przychodzi. Dlatego apostoł Jan później, jak pisze w swojej Ewangelii, to zawiera słowa, że przyszedł kto? Baranek Boży. Czyli wypełnił się symbol. Widzimy literalne, fizyczne wypełnienie symbolu, który był zapowiadany przez tyle lat. Jakie życie wiódł Jezus? Czy był on doskonałą ofiarą? Czy wiódł doskonałe życie? Jak najbardziej. Czy był doskonałym, czy stał się, może tak, doskonałym kapłanem również? Ponieważ Paweł też w tym samym liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, troszkę wcześniej, mówi nam o jego roli jako kapłana. Jest to 4 rozdział i 15 werset. Zapisał tutaj takie słowa. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. A więc stał się jak my, ale jest kapłanem doskonałym. Widzicie, kapłan w Starym Testamencie zamiast składać od razu ofiarę, najpierw musiał złożyć ofiarę za siebie. Najpierw sam musiał wyznać grzechy, aby móc pójść do Boga z grzechami innych ludzi. I Paweł też mówi, że ten kapłan nie musi tego robić, ponieważ jest inny, on nie popełnił grzechu. W 7 rozdziale tego samego listu również Paweł dodaje, w 7 rozdziale i wersecie 26, takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. I dalej mówi właśnie, że który nie musi składać
codziennie najpierw za siebie ofiary. A więc mamy doskonałego kapłana. Nawet lepszego niż to, co go próbowało przedstawić w Starym Testamencie. Czy przepowiedzieć. Niedotkniętego grzechem. Piotr w fragmencie, którym czytaliśmy, też zapisał słowa, że ten baranek, który został zapowiedziany przed założeniem świata, oczyścił nas właśnie swoją drogocenną krwią, ponieważ był tym barankiem bez grzechu. A więc spójrzcie, że odkupienie w kontekście wiecznej Ewangelii jest najważniejszą rzeczą. Co ciekawe, ale tylko jako ciekawostka w tym momencie, nie wszyscy chrześcijanie wierzą, że Jezus ich odkupił swoją krwią. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Jezus odkupił ich swoimi uczynkami. A więc zobaczcie, jak daleko może odejść czasami zrozumienie wśród chrześcijan Ewangelii od tego, co Ewangelia mówi. Ewangelia nie mówi, jak dużo Jezus musiał popełnić dobrych uczynków, aby nas zbawić. Ewangelia nam mówi, że Jezus musiał pójść na krzyż, przyjąć nasze grzechy na siebie i zapłacić za nie swoją krwią. I przez tą krew my jesteśmy zbawieni, my jesteśmy uratowani. Podobny sposób jak w Starym Testamencie, symbol baranka, którego przyprowadzali ludzie, czyli na przykład my w Starym Testamencie żyjąc, musielibyśmy przyprowadzić, musielibyśmy położyć na niego rękę, wierząc, że nasze grzechy przechodzą na tego baranka, zabić tego baranka i dopiero krew tego baranka została zaniesiona przez kapłana do świątyni, czyli nasze grzechy symbolicznie były niejako zbierane przez tą świątynię. To samo dzieje się w chwili, w której my dzisiaj wyznajemy nasze grzechy Jezusowi. On również je bierze i wyznaje w świątyni za nas przed Ojcem, mówiąc, ale została cena zapłacona i tutaj na rękach są ślady tego. Także my nie musimy za to zapłacić. Ale za kogo Jezus oddał to życie? Może za część ludzi. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i drugi werset. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. A więc za kogo Jezus przyszedł umrzeć? Za wszystkich. Kiedy czytaliśmy przesłanie pierwszego anioła, to było powiedziane, że Ewangelia wieczna ma dotrzeć do kogo? Do wszystkich ludów, narodów i języków. To samo. Każdy może skorzystać z tego zaproszenia i tej ofiary, która została dana. W Ewangelii Jana, w rozdziale 3 i 16 wersecie, który pewnie pamiętamy na pamięć, jest powiedziane, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Ale Izajasz dołożył do tego jeszcze dodatkowe słowa. W 53 rozdziale Księgi Izajasza mamy zapisane dodatkową, powiedzielibyśmy, perspektywę. 53 rozdział Izajasza i jest to werset 6. Izajasz 53 i werset 6. Polecam cały rozdział przeczytać, ponieważ cały rozdział mówi nam o męce pańskiej i o tym, co wydarzyło się na krzyżu, z takiej perspektywy, z jakiej Ewangelie tego nie pokazują. I wszyscy jako owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Co włożył Bóg na Jezusa? Naszą nieprawość, nasze grzechy, to, co popełniliśmy złego, to, co nas oddziela od Boga, On włożył na Niego, abyśmy my mogli mieć życie. A więc Jezus jest tym, który nas zbawił. Jezus jest tym, który zapłacił za nas, za nasze grzechy. To jest kolejne pytanie. Co my w takim bądź razie musimy zrobić? Ile musimy Jezusowi zapłacić? Jak dużo musimy dać, aby móc uzyskać ten tak naprawdę nieoceniony
powiedzielibyśmy, tą cenę, której nie da się wycenić w żaden sposób. W liście do Rzymian apostoł Paweł też nam to tłumaczy w 6 rozdziale, ile trzeba zapłacić za ten dar. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem z łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Darem. Czy za dar się coś płaci? Niektóre przekłady mówią, że to jest darmowy dar. Ale w języku polskim tak nie ma, ponieważ byłoby to nielogiczne. Ale niektóre przekłady, na przykład w języku angielskim, mówią, że to jest darmowy dar z łaski. Więc jeszcze podkreślają ten element. Ale za dar się nie płaci. Dar się otrzymuje bezinteresownie. A jeżeli byśmy chcieli zapłacić za dar, to jakby to wyglądało? Przychodzi ktoś na wasze urodziny i chce wam dać, załóżmy, że daje wam samochód. Najnowszy, jaki wymarzyliście sobie mężczyźni, a kobiety coś innego. Nie wiem, co kobiety sobie mogą wymarzyć, nie jestem kobietą. Ale powiedzmy, że dla mężczyzn będzie to samochód jakiś fajny, taki wymarzony. I daje nam ten samochód, a my mówimy, to ile ci mam za niego zapłacić? Chyba byśmy urazili tą osobę. To samo jest z Ewangelią, to samo jest ze zbawieniem. Jezus nam je daje, ale z drugiej strony, jak przyjmiemy taki dar, czy będziemy wdzięczni takiej osobie? Oczywiście. Oczywiście. Tak samo powinniśmy być wdzięczni Jezusowi i okazać naszym życiem, że my doceniamy to, że On zapłacił za nas. I teraz chcemy prowadzić życie takie, aby nie popełnić dwa razy tych samych błędów. Niektórzy to również próbują zobrazować przez uniewinnienie, które może prezydent na przykład dać więźniom, skazanym. Po prostu uniewinnić od tak. To samo robi Jezus. Ale dochodzi do tego jeszcze pamięć, że dług, który zostaje spłacony, jest długiem, za który my nigdy nie będziemy w stanie zapłacić. Nawet gdybyśmy żyli wieczność i byli wiecznie dobrzy, i tak nie zapłacimy nawet za jeden najmniejszy grzech. Jest to po prostu niemożliwe. Bo nasze życie nie ma takiej wartości. Wartość jest jedynie w Bogu. Dlatego Jezus w pełni Bóg i w pełni człowiek mógł zapłacić. I dlatego w Ewangelii Jana 3,16 jest powiedziane, że każdy, kto zrobi co? Uwierzy. Ten może skorzystać z tego daru. Jest on mu niejako ofiarowany albo przypisany, czasami się mówi. Do jego konta, moglibyśmy powiedzieć. W Ewangelii Mateusza również mamy ciekawy fragment. Jest to 26 rozdział odnośnie tego, co się wydarzyło na krzyżu. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i werset 27 i 28. Ewangelia Mateusza 26 i tutaj 27 i 28. Potem wziął kielich i złożył dziękczynienie i dał mi, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, to bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Myślę, że teraz nie mamy wątpliwości, że odkupienie, zbawienie człowieka wydarzyło się wtedy, kiedy co miało miejsce? Przelana została krew Jezusa, czyli nastąpiła śmierć Jezusa, obciążonego naszymi grzechami, abyśmy my nie musieli umrzeć. Biblia nazywa tą śmierć drugą śmiercią. Śmiercią odłączenia od Boga, całkowitego odłączenia. Ludzie, którzy odrzucą wieczną Ewangelię, którzy odrzucą przesłanie Boże i staną finalnie po stronie szatana, oni umrą tą drugą śmiercią. W Dziejach Apostolskich czytamy przepis na tą akceptację. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, oni głosili Ewangelię tym ludziom zebranym. I w tym drugim rozdziale, po tym wydarzeniu, czytamy w 38 wersecie przepis na ratunek. Tu są zapisane takie słowa, że wtedy po
powiedzeniu tym ludziom, co się wydarzyło i jakie zbawienie ich spotkało, jakie odrzucenie spotkało Jezusa, Piotr mówi: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jaki jest przepis? Odwrócenie się od grzechów, czyli pokuta. Chrzest, który symbolizuje śmierć Jezusa i niejako zmartwychwstanie do nowego życia, a w przyszłości przemienienie w nowe ciała, tak jak to tłumaczy apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale najważniejszym elementem jest to, aby najpierw pokutować, czyli odwrócić się, bo pokuta to jest odwrócenie w języku greckim. Odwrócenie się o 180 stopni od grzechu. A więc Bóg daje nam odkupienie, daje nam zbawienie i daje nam ratunek. I każdy, kto w Niego uwierzy, będzie mógł z tego skorzystać. Ale list do Hebrajczyków mówi nam jeszcze o ciekawym procesie. Jest to fragment z 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. 7 rozdział listu do Hebrajczyków. I 25 werset. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego... Przez kogo przychodzą do Boga? Przez Jezusa. Przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. A więc zobaczcie, że mamy takiego Zbawiciela, takiego kapłana, najwyższego kapłana dodatkowo, jak mówi to Paweł w liście do Hebrajczyków, który zawsze się wstawia, abyśmy przez Niego mogli przyjść. W świątyni był taki jeden element, który nazywał się ołtarzem kadzenia. I do tego ołtarza kadzenia przynoszono oczywiście kadzidło, odpowiednie kadzidło. Kiedy lud się modlił, to kadzono wtedy i to był symbol, że te modlitwy z tym kadzidłem wędrują przed tron Boży, który znajdował się w kolejnym takim pokoju, który był w świątyni, w takim zwanym miejscu najświętszym. I tego typu historia jest opisana na początku Ewangelii Łukasza, kiedy tam Zachariasz, ojciec Jana, oferuje właśnie te kadzidło, a ludzie stoją koło świątyni i modlą się. I ta modlitwa wędruje przed tron Boży. Ale my mamy Jezusa, przez którego mamy przystęp. Zobaczcie, jak ważne jest w takim razie, kiedy modlimy się, aby pamiętać o tym, że w imieniu Jezusa mamy zbawienie. Krótka historia. Ponieważ to też jest coś, co zrozumiałem lepiej. Dlaczego mamy formę w imieniu Jezusa? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czy jeżeli ja wam powiem jakieś nazwisko, to ono coś mówi w naszej kulturze? No, może coś tam, jak jest osoba bardzo sławna. Ale wyobraźcie sobie, że w tamtej kulturze, która była kulturą związaną właśnie z rodami, ponieważ kultura hebrajska była związana z rodami. Jestem z rodu Dawida, jestem z rodu Benjamina, jestem z rodu Lewity i tak dalej, i tak dalej. Rodziny i ich imiona i nazwiska miały swoje znaczenie. W przypadku, w którym ja powiem, że należałem do rodziny Pyciów, mam na nazwisko Pycia, należę do rodziny Pyciów i ktoś gdyby usłyszał, to by powiedział: a no tak, tak, to ja wiem, bo mamy jakiś prestiż właśnie jako rodzina. Tak samo było wtedy. Jeżeli mówimy, że w imieniu Jezusa, który znaczy inaczej w tamtych czasach w imieniu Zbawiciela, bo to znaczy Jezus, ten, który zbawi swój lud, Emanuel też. Co to oznacza? Należenie do rodziny Jezusa. I to jest coś, co nam ucieka w naszej kulturze. Bo to jest tak, jakby nasze nazwisko się zmieniło na nazwisko Jezusa. Z perspektywy Bożej my jesteśmy wpisani do rodziny Bożej. Co ciekawe, to jest zaszczyt, którego chciał szatan. Taka ciekawostka. Ale żeby otrzymać to zbawienie, musimy wyznać grzechy. I o tym też mówię list Jana, pierwszy list Jana, werset 9. Nie będziemy może już otwierać, ale on mówi, że jeśli wyznamy nasze grzechy, to on jest wierny,
i odpuści nasze występki, nasze grzechy, błędy. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Galacjan. Na rozdziale trzecim. Ponieważ on nam rozwija tą myśl. List do Galacjan, rozdział trzeci i werset 26 i 27. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, dla potwierdzenia moich słów. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Czyli inaczej staliście się naszą rodziną. A jeżeli staliście się naszą rodziną, to możecie korzystać z przywilejów i z, powiedzielibyśmy, wpływu, jaki nasza rodzina ma. To znaczy, jeżeli jest jakaś obietnica, którą Bóg wam daje, to ją daje jak jego dzieciom. Nie jak komuś tam, wiecie, słudze, tylko jak swojemu dziecku. Jak jest powiedziane, że załóżmy to, czego używał szatan, że wziął Jezusa, prawda, i powiedział, rzuć się, a Bóg pośle swoich aniołów, bo jest przecież napisane, że nie obrazisz swojej nogi o kamień nawet. Jezus doskonale rozumiał, o co mu chodzi. Tak, to ja się teraz mam narażać, żeby obietnica Boża się spełniła. Nie, nie o to chodzi. Ale w chwilach, w których będzie to potrzebne, Bóg albo da nam zwycięstwo w formie takiej, że da nam siłę, albo nas ustrzeże od pewnych rzeczy. I obydwie te rzeczy są jak najbardziej aktualne. Ale możemy być synami przez wiarę w Jezusa. Czyli inaczej przez to, że my przyjmiemy imię Jezusa. Albo przyjdziemy do Boga w imieniu Jezusa. I tu czasami gubią niektóre osoby tą myśl, dlaczego w modlitwie często się mówi, że Panie Boże, wyznając na przykład swoje grzechy, odpuść mnie w imię Jezusa. I staje się to taką luźną formułką. Ale inaczej rzecz ujmując, chodzi, że ja jestem właśnie tak, jak tutaj jest napisane, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie, aby przyodziać się w Chrystusa. Czyli stajemy się niejako Chrystusem, albo pozwalamy Chrystusowi, aby On zamieszkał w nas, jak często też się mówi. Jan dodaje jeszcze w swoim liście, że jeżeli zgrzeszymy, nie musimy otwierać, ale to jest drugi rozdział, pierwszy werset, że jeżeli zgrzeszymy, to Bóg jest jaki? Ktoś pamięta? Wierny i odpuści nam nasze grzechy. Grzech nie oznacza skreślenia u Boga. Znów możemy do Niego przyjść. Problem jest jedynie wtedy, kiedy my się zamykamy na Boże działanie. Wtedy jest duży problem. Tytus dodaje ciekawą też myśl, którą warto tutaj przytoczyć. Ale może zostawimy Tytusa, otworzymy sobie Efezjan. Dwa fragmenty przeczytamy z listu do Efezjan. Z drugiego rozdziału, werset 8 i 9. Tu mamy takie słowa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Bardzo ciekawy fragment. Zobaczcie, że nawet nasza akceptacja Ewangelii jest naszą odpowiedzią na działanie Ducha Świętego, ale nie jest to czymś, czym my powinniśmy się chlubić. Zaczynamy, nasza percepcja się w pewien sposób ustawia do fal, którymi nadaje Bóg. Przyjmujemy Ducha Świętego, idziemy tą drogą i przyjmujemy zbawienie, ale nie jest to wynik naszej bystrości, naszego umysłu, nie wiem, jakiegoś takiej chęci poddania się Bogu, która wynika tylko i wyłącznie z naszego serca, ale jest to połączone z tym, że Bóg właśnie posyła Ducha Świętego, który kieruje nas, abyśmy my zrozumieli i przyjęli Ewangelię. I werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zobaczcie, że w tym fragmencie nawet Bóg przygotowuje dobre uczynki, które możemy zrobić. Jak to wiele nam mówi o jak wiele Bóg robi, a jak mało my robimy.
kontekście zbawienia, w kontekście przyjęcia Ewangelii, wiecznej Ewangelii. Bóg tutaj jest inicjatorem, Bóg jest tym, który działa i Bóg jest tym, który tego dokonuje w nas. Jaka jest nasza rola? Przyjąć i się nie buntować. Nie walczyć przeciwko Bogu. W Księdze Objawienia, wracając do Księgi Objawienia, do 14 rozdziału. Zobaczcie, że w tym opisie zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, werset 6, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, ludom i językom, mówiącego donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Mamy ukazanego Boga w tym jednym pierwszym elemencie, którym jest Ewangelia wieczna. Mamy ukazanego Boga, który działa dla człowieka, aby go zbawić. I praktycznie wszystkie te elementy, które tutaj widzieliśmy jak dotąd, to jest Boże działanie za naszym pozwoleniem. Byle tylko się nie buntować. W Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, czyli kawałek wcześniej, kilka stron przerzucając do tyłu, jedne z ostatnich wersetów mówią nam, jest to 9 i 10 werset, mówią nam o ludziach. I podpowiem wam, że to są ludzie, którzy przyjęli to przesłanie. Pierwsze, drugie i trzecie tych aniołów, którzy lecą. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem, przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. Zawołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie i do baranka. Dlaczego zbawienie należy do Boga i do baranka? Bo nie jest naszą zasługą. Bo zobaczcie, że dopiero wtedy, kiedy Bóg zwycięży, kiedy Jezus przyjdzie i staniemy na tym morzu ze szkła, jak tutaj Jan opisuje, zobaczymy, że Panie Boże, wiesz co, no ja się buntowałem w moim życiu, ale wszystko to, co dobre wyniknęło, to było Twoje działanie w moim życiu. Ja mogłem się na to zgodzić, albo mogłem przeciwko temu walczyć. Ale w sumie to ty to dałeś. Grzech powstał wskutek tego, że ktoś, upadły anioł Lucyfer, nie chciał, żeby Bóg dawał mu myśli, które są dobre. Tylko doszedł do wniosku: ja znajdę myśli, które będą lepsze od Boga. I mamy problem. A więc spójrzcie, że widzimy w Księdze Objawienia, w tym pierwszym fragmencie, ale to, żeby było zabawniej, to nie jest koniec tego studium, to jest koniec na dzisiaj. Ale jak będę kolejnym razem, to będziemy kontynuować, bo to jest dużo więcej. Że w jednym tym słowie, Ewangelia wieczna, widzimy motyw, gdzie Bóg nas ubiera. Tak jak w Ogrodzie Eden. Widzimy Boga, który nas ubiera w ofiarę, tylko tam były to symbole, tu widzimy rzeczywistość. Bo ci ludzie, którzy stoją w tym ostatnim fragmencie, w tym 7 rozdziale, są ludźmi, którzy są ubrani. W co? W białe szaty. A my wiemy, że białe szaty może dać tylko jedna osoba. Może dać tylko i wyłącznie Jezus. Tak samo jak i w Ogrodzie Eden, szaty te zrobione z tych skór, które faktycznie zasłoniły grzech tych pierwszych ludzi, przez ich wiarę wtedy mógł dać tylko Bóg. Więc jeżeli mówimy o Ewangelii wiecznej, musimy ukazać ludziom Boga i musimy zrozumieć i poznać Boga, który nam daje zbawienie i który nam daje te szaty, przykrywając nasze różne grzechy, niedoskonałości i problemy. A my w tym wszystkim mamy się nie buntować. Przyjąć i pozwolić Bogu, aby przez Ducha Świętego On pozwalał nam, aby więcej naszych niedoskonałości zostało wyznanych, aby ta szata mogła zakryć nas tak naprawdę i w pełni. I tego wam życzę. Amen.